Co jak co, ale kto miałby lepiej zagrać polskim czołgiem jak nie Polak? Moi drodzy, witam was serdecznie w starciu Norberta na Polskie Dziesiące, 60. Pelemandowskiego mapa Cichy Brzeg. Mamy tutaj z pozoru bardzo proste losowanie. Dziesiątki, dziewiątki, ósemki, brak artylerii. No wydaje się, że to będzie bardzo łatwa i przyjemna bitewka, ale niekoniecznie tak musi być, ponieważ mamy tutaj mapę, na której świetnie spisują się niszczyciele czołgów i mogą spokojnie odeprzeć każdy atak. Wystarczy, że mają przed sobą jedną w miarę wytrzymałą żarówkę. Zobaczcie na drużynę przeciwną, mamy tam te deki pokroju Grilla 15, Obiekta 268, Obiekta 704, Borsuka, Skorpion. To są naprawdę potężne pojazdy, które strzelają za dużo i to regularnie, więc gdybyśmy takim Lewandowskim pojechali z daleko, no to możemy w chwilę wyparować. I dlatego boję się, że Norbert będzie mógł tutaj mieć problem z przejechaniem dalej, po prostu niekoniecznie to się musi opłacać. Ja sam tej mapy bardzo nie lubię, bo po pierwsze często tutaj jestem kapowany i to są bitwy, gdzie masz łatwą wygraną, ale przez kapa przegrywasz, albo też są bitwy, że niby rozwalasz czołgi ciężkie, a potem jesteś zasnajpiony, nawet nie wiesz skąd, więc no mnie osobiście ta mapa trochę wpienia. No i też Arta tu robi sporo, ale to już inna rzecz do omówienia. Nie ma Arty, więc ten temat może zamknijmy. Dojechaliśmy do klasycznego miejsca, gdzie chcemy wymieniać się z czołgami, które też tutaj pojechały, ale jak się okazuje, czołgów tutaj zbytnio nie ma. Jest RHM Borsigwaffentrager, jest Obiekt 257 i jest Centurion 71. I już teraz widzicie, że lekka próba wyjazdu kończy się stratą HP. I to jest ten problem, o którym mówiłem wam na początku rundy. Niech bohater się tutaj wymienia, zobaczymy jak mu to pójdzie. A ja pozwólcie, że powiem co nieco o Lewandowskim i kwestii tego, jak się spisuje obecnie po już kilku latach od premiery. Pamiętajmy, że to jest wciąż jednak jeden z nowszych pojazdów w grze na 10 tierze. Jednak kiedy porównujemy jego staż do ISA 7, do ISA 4, do ESTO, no to wychodzi, że ten pojazd jest w sumie od niedawna, wiecie o co chodzi. I tutaj trzeba powiedzieć, że pojazd ten ma na serwerze europejskim już prawie 80 tysięcy graczy. To jest naprawdę imponujący rezultat. 80 tysięcy graczy na serwerze europejskim i jest to statystycznie druga najlepsza dziesiątka drzewkowa w grze. Pierwsze miejsce zajmuje WZ-111-5A, drugie miejsce Lewandowski, trzecie miejsce typ 5 Heavy. Pewnie dlatego typ tak wysoko, bo kiedyś był super, a te statystyki jednak zbierają dane z przeszłości i teraźniejszości. No i poza tym pamiętajmy o tym, że no typ jest jednak takim pojazdem, którym zawsze coś tam się uda zrobić, bo no ma dużo HP. Dużo dokłada do puli, ale też dużo jest w stanie zrobić, kiedy masz tyle HP i podać strzał czy dwa to nie problem. Tylko no, zwykle większość celuje wyżej. W tym momencie oddajemy piękny strzał w obiekta 257 z pożarem. Zabraliśmy mu całe HP 1900. Naprawdę bardzo ładny rezultat w krótkim czasie. Natomiast, jak już podkreśliłem wcześniej, napotykamy przeszkodę, jaką jest dalsze wyjeżdżanie tutaj. Szybciutko jesteśmy karani przez Borsuka, który na hekach zabrał już nam prawie 700-800 HP, także no naprawdę nie mało. Szczególnie, że on sam jest 8 tierem. Tutaj obieg 704, kolejny tedek. Na szczęście wykryty. Czy oda w nas strzał? Oby nie. Mierzymy na ślepo. Kończymy przodowanie, dostajemy w gąskę. I do tego jeszcze nasze pudło. Na szczęście nasza fałka nie myli się. I otrzymujemy cenny damage po asyście. No i najważniejsze, snajpiący tedek jeden mniej. Próbujemy dalej się przebić, próbujemy tutaj zdobyć pozycję. Wykrywamy Borsuka, który po strzale świeci się teraz pięknie, dostaje za 785. Aż szkoda, że to nie był pocisk odłamkowo burzący, bo taki to jeszcze większe by szkodę wyrządził. Takie, że już w ogóle nie byłoby czego zbierać z tego Borsuka i pewnie moduły by już tam popadały na dobre. No bo wiecie, kiedy macie pojazd pokroju Borsuka, Grilla i dostaniecie z Heka, to na pewno wiecie też jak Arta was rąbnie, no to zaraz tak, pada połowa załogi, działo zniszczone, wieża się nie obraca, siada magazyn, silnik uszkodzony albo zniszczony, to już w ogóle tragedia. Wszystko do dupy, jak nie masz złotego zestawu albo złotej apteczki, to koniec. Bo tutaj 90 sekund na to, tu 90 sekund na to, a trzeba się wycofać, więc używamy na gąskę zestaw, no tragedia. Także coś czuję, że taki gościu, gdyby dostał z heka, to ho,
byłoby po ptokach. No ale dostał zwykłym pociskiem. A my sami wracamy teraz na bazę. Wynik 4-7. My, no dość mocno obici, straciliśmy ponad połowę HP. No i rywale mają gigantyczną przewagę. I czołgów, i HP. Od frontu widzimy, że głównie są medy. Jest ST-1, jest Patton, jest Leopard PTA, jest T-54. A na plecach, no te deki, 60 TP, T-32. Czyli musimy w teorii na początek ogarnąć front, a potem się obrócić, jak oni już będą do nas dojeżdżać, ogarnąć resztę ziomeczków. Powoli się przebijamy. Zobaczcie, że bohater gra dość agresywnie. Wie o tym, że musi się pośpieszyć, bo jeżeli nie zrobi tego szybko, to potem tym bardziej nie da rady. Obiekt 268 na szczęście wpada w naszą zasadzkę i wyjeżdża na Conquerora. Nie spodziewał nas się tutaj i szybko dostaje. Teraz już jest na jeden bardzo dobry strzał albo na dwa zwykłe. Conqueror w jego stronę mierzy i oddaje strzał, ale przy tym niestety pada. Teraz mamy idealną okazję, aby go zdjąć. Jeżeli się wychyli, ale wcześniej dobijamy jeszcze Leoparda PTA. Wyjeżdża obiekt 268, wyjeżdża Grip 15. Po prawej stronie czołgi średnie. No i z jednej strony wiesz, że musisz działać. Jeżeli popatrzycie sobie teraz na minimapę, to dzieje się bardzo nieciekawie. Nasz dzik jest objechany i teraz pewnie pufa. To jednak nie możemy tego zrobić za szybko, bo głupi wyjazd to pewny zgon. Bardzo dobrze kontujemy się tak, aby utrudnić grillowi 15 strzał. Zbieramy strzał na górną płytę, rykoszet. I teraz piękny strzał naszego sojusznika sprawia, że grill jest na hita dobity. Szybko nam się udało go zdjąć, naprawdę szybko. Fajna akcja. Natomiast wciąż jest problem, bo tu jest jeden czołg. Tu jest drugi czołg, tu jest Tedek, trzeci, Skorpion też pewnie niedługo dojedzie, a rywale przebili się wodą. I bohater widząc to, reaguje. Jest świadomy tego, że nie ma co teraz ogarniać tych medów, ganiać się z nimi. Lepiej obrócić się na wodę, przygotować na wyjeżdżającego Lewandowskiego czy T-32. Oni tędy przypuszczalnie będą chcieli podjechać. I pojawia się T-32, mierzymy w dolną płytę. Niestety strzał zbyt szybko oddany, nieskupiony do końca celownik. Oznacza zazwyczaj w Lewandowskim kalafiorka i tak też się dzieje tym razem. Jak przymierzysz, to jest ok, ale jak nie przymierzysz, to tracisz i to bardzo dużo, bo Lewandowski ładuje 15,5 sekundy, kiedy mamy rację, kiedy mamy no wszystkie po prostu gotowe bonusy. Tutaj można dyskutować, ten strzał był słuszny, wybraliśmy T-32, można było już dobić Lewandowskiego, no ale poleciało jak poleciało, wybraliśmy, kogo wybraliśmy. Tak czy siak, obaj są w teorii na strzał, wystarczy dobrze przymierzyć, zobaczymy jak to pójdzie teraz, wyjeżdża Lewandowski, oddajemy pierwszy strzał za 555, Sebastian Milcarek dobity. I wynik coraz lepszy, 8-12, na plecach pojawia się obiekt 268, gość ten już wcześniej mógł nam paść pod lufę, teraz mierzy nam w plecy, oddaje potężny strzał za 805 i zostajemy na ogrysku 185 HP, a przed nami T-32 na jeden bardzo dobry strzał, na szczęście bez golda odbija się, pojawia się także Centurion, który jest groźniejszy, ma dużo lepsze działo i trudno teraz zdecydować kogo wybrać, wybieramy jednak T-32, nie losuje uszkodzeń, nie losuje nam. Najlepiej zostaje ogryzek. Na plecach pojawia się Patton 10 tieru, który jest świadomy tego, że jego sojusznicy mogą mieć z nami problem, więc niszcząc nas na pewno uratowałby drużynę. Podświetlamy go dla Grilla i dla Lansena. Teraz nie najlepszy strzał, na szczęście Grill pomaga nam w tej trudnej sytuacji i daje szansę na obronę. Możemy wciąż skupić się na wodzie, na szturmie od Centuriona, Borsuka i teraz jeszcze Skorpiona G. Dobijamy Borsuka, Centurion na ogrysku, T-32 na ogrysku, wyjeżdża Skorpion. Nie wiem co z nim będzie, nie wiem jak on sobie to wyobraża, ale taki wyjazd od tej strony raczej dużo mu nie da, powinien kombinować raczej od innej mańki. Teraz mierzymy w jego stronę, mierzymy, ale jednak bohater decyduje się nie strzelać, bo wie o tym, że gdyby teraz strzelił w tego Skorpiona, to wyjedzie T-32, albo też wyjedzie Centurion. No i nie zdąży przeładować. 15,5 sekundy, nie ma szans. Szczególnie, że on i tak ładuje dłużej, bo nie ma racji. Zmieniamy pocisk na odłamkowo burzący. Bardzo ciekawy pomysł, ponieważ jak widzieliście wcześniej, było widać,
trzy czołgi, oba na ogryzku i sam Skorpion byłby przebity z hajka, więc to byłoby bardzo opłacalne. Dobijamy T-32 strzałem, który niekoniecznie by wszedł zwykłą amunicją. Mamy Centuriona, którego również możemy przebić strzałem prostym w garnek, w wieżyczkę, oddajemy szybki strzał, wchodzi. Bardzo dobra zmiana amunicji i zostaje ostatni Skorpion. Bohater nie widzi go od frontu, więc już ma pomysł. Ma takie podejście, że ha, 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 pewnie będzie chciał mnie objechać. I tak faktycznie się dzieje, bardzo duża przytomność w tej sytuacji. Obracamy się i zmierzamy w stronę Skorpiona, ale z delikatnymi problemami. Na szczęście nie wywróciliśmy się, bo to byłoby straszne w takiej sytuacji się przewrócić. Nasi sojusznicy już teraz objeżdżają tego Skorpiona, mamy go frontem. Dostaje z hajka za 1017 i już nawet nie celuje w naszą stronę. Teraz tutaj jest strzał w ziemię. Nie wiem, co on sobie myślał, ale Lansen go dobija. A my kończymy bitewkę z wynikiem prawie 10 tysięcy uszkodzeń. Ktoś powie, ha, 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 ja Lewandowskim zrobiłem 10 tysięcy, tyle, 10 tysięcy, tyle, 11 tysięcy, ale czy obroniłeś bazę w tak spektakularny sposób? Nie wiem. A ten bohater Norbert to uczynił. Piękna bitewka na trudnej mapie, w może nie najtrudniejszym losowaniu, ale w trudnej sytuacji, no jednak nie oszukujmy się. On podjął wiele świetnych decyzji, sam powrót na bazę, samo ustawienie, dobieranie celów, zmiana amunicji, to wszystko zasługiwało na pochwałę, więc mega szacun dla Ciebie Norbert i gratuluję tak udanej rundy. Dajcie znać, jak Wam się podobała, a ja Wam życzę miłego dnia i równie udanych bitewek. Do zobaczenia, piąteczka. Cześć!